Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie dnia Ireneusz Matłoka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12. Witam. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o biegu charytatywnym, który będzie wkrótce organizowany przez Szkołę nr 12. Jest to bieg pod nazwą Kilometr za złotówkę, a cały zysk z tego biegu charytatywnego ma być przeznaczony na rzecz rehabilitacji Małgosi Malinowskiej. I tutaj moje pierwsze pytanie. Chciałabym, żeby przybliżył Pan naszym widzom, kim jest Małgosia Malinowska, dlaczego właśnie jej chcą Państwo pomóc. Małgorzata Malinowska, Małgosia, jest córką naszej pracownicy. Jest córką pedagoga szkoły, dawniej gimnazjum nr 8, a teraz już jakby naszą pracownicą szkoły podstawowej nr 12, która z takich czy innych jakby zbiegu okoliczności zapadła w śpiączkę i stało się dla rodziców Małgosi zwykłą, prostą tragedią taką życiową, gdzie muszą zmierzyć się z tym, żeby pomóc jej w tym, w tej sytuacji, którą ma, i robią wszystko, żeby ich dziecko miało jak najlepsze warunki do tego, aby mogło żyć, aby wrócić do zdrowia, bo każde życie jest ważne, a szczególnie kiedy patrzymy z punktu widzenia rodzica na własne dziecko. Dlatego też patrzymy z dumą na determinację mamy naszego byłego pedagoga, która jakby poświęciła swoją pracę, swój zawód do pomocy do własnego dziecka, i tak trochę jakby ironia, bo wykonując pracę pedagoga, to w większości spotykamy się z uczniami, gdzie musimy rozwiązywać ich problemy, pomagać im, a dziś tą sytuację przekłada na własne dziecko, co wielki szacunek dla rodziców i dla mamy Małgosi. A my chcemy w tym wszystkim Małgosi pomóc, nie tylko jako osoby, które może wprost nie są związane z Małgosią, ale przede wszystkim jako społecznej szkoły, bo czujemy się zintegrowani z tym, co możemy zrobić i co jest pani Basia, która jest naszym pracownikiem, czy jest naszym emerytem, że możemy czymś pomóc, i to małe wyciągnięcie naszej dłoni, czy pokazanie, że potrafimy pomagać, to jest, myślę, że z naszej strony ważne. Mhm. Dlaczego bieg? Dlaczego zdecydowali się Państwo akurat na taką formę pomocy? Sama forma biegu to pojawiła się nie dlatego, że to akurat jest to dla Małgosi, bo sama forma pojawiła się wcześniej już z inicjatywy nauczyciela tej szkoły, bo 12 jest szkołą, gdzie sport jest dość mocno aktywowany, mamy klasy sportowe, mamy mocno nastawione akcje, a szczególnie nasze festyny sportowe, w których propagujemy ten zdrowy podejście do życia. I chcieliśmy zrobić akcję, pan nauczyciel wystąpił z taką prośbą, żeby zrobić akcję taką dla siebie, dla zdrowia, a tym samym, żeby pozyskać środki dla osoby, która może te środki jakby potrzebować. No i wtedy, kiedy jakby zaakceptowaliśmy ten pomysł i uważamy, że jest on znakomity, żeby z jednej strony robimy coś dla siebie, rekreacja, dla siebie zdrowie, a dla innych to pokazanie tego dobra, który w każdym człowieku jest. Okazało się, że możemy tą pomoc pokazać i dać dla kogoś, kto jest związany z naszą szkołą, z 12. Mm-hmm. Czyli możemy mówić, że mamy do czynienia mimo wszystko z taką solidarnością nauczycielską, z solidarnością w ogóle społeczności szkolnej. Bezwzględnie tak, bo myślę, że jeżeli będzie nas słuchać mama Małgosi, to wie, że już w tej solidarności uczestniczymy, bo już pewne akcje robiliśmy dla Małgosi. I wierzę, że ten bieg Złotówka za Kilometr będzie biegiem cyklicznym, że będziemy starali się zrobić wszystko, żeby jak najwięcej dla Małgosi zrobić, bo wiemy, jak trudno jest
i ile środków potrzeba dla takich właśnie osób. A wiem, że takich osób na świecie jest dużo, czy w naszym mieście, no ale my chcemy akurat dla Małgosi, bo jest nam bliżej do niej. Tak, bieg zaplanowany jest na 21 kwietnia, zaplanowano dwie trasy, natomiast zanim przejdziemy do szczegółów, chciałabym zapytać właściwie skąd nazwa, dlaczego kilometr za złotówkę? Dlatego, żeby przede wszystkim nie przestraszyć tych, którzy chcą jakby w tym uczestniczyć. No bo gdybyśmy powiedzieli, że ta kwota ma być większa, no to myślę, że to jakby nie przyciąga. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy w ogóle brali aktywny udział w tym, co się nazywa aktywność fizyczna. Bo szanowni państwo, proszę pani, ja myślę, że pomimo tego, że widzimy coraz więcej ludzi na rowerach, coraz więcej ludzi biegających, coraz więcej ludzi chodzących z kijami, to generalnie sprawność fizyczna niestety jest spadająca i to mogę powiedzieć jako nauczyciel, jak osoba, która już wiele, wiele lat ma styczność z młodymi ludźmi. A więc zachęcenie do aktywności, a złotówka jest symboliczną kwotą, więc jeżeli ktoś przebiegnie kilometr, czy ktoś przebiegnie 5 kilometrów, to tak naprawdę nie ma znaczenia. W tym wypadku celem jest nasze pozyskanie środków dla Małgosi, natomiast trasa nie jest duża i naprawdę nie będziemy nikogo rozliczać z tego, czy chce zadeklarowaną ilość tych kilometrów czy metrów przebiec, czy on to zrealizuje, czy nie. Ważne jest to, żebyśmy wyszli przy tej ładnej pogodzie, a na pewno taka będzie, i zadeklarowali i uczestniczyli w czymś, co jest rekreacją. Przede wszystkim, że jest rekreacją, żebyśmy mieli kolejną jakby inicjatywę i hasło do tego, żebyśmy uczestniczyli w akcjach, które no, podnoszą naszą sprawność fizyczną. Czyli każda osoba, która zechce wziąć udział w tej akcji charytatywnej, może skorzystać z dwóch tras, trasy na 300 i trasy na 800 metrów i zadeklarować, ile kilometrów zamierza przebiec i za każdy kilometr jakby wpłacić złotówkę. Lub dowolną kwotę, uważa, że może jakby przeznaczyć. Mhm. W jaki sposób można zapisać się do udziału w tym biegu, ponieważ bieg nie jest przeznaczony tylko dla społeczności szkolnej, ale dla całej społeczności miasta i okolic? Mamy uruchomiony link na naszej stronie internetowej, naszej strony Szkoły Podstawowej nr 12, jak i na Facebooku szkolnym, gdzie można pobrać deklarację i ją wypełnić. Tak samo również w czasie, w trakcie tego dnia 21 kwietnia można zgłosić się do biura zawodowi, taką deklarację pobrać i zgłosić swój udział. Nie ma tu jakby większego znaczenia, jaką formę ktoś wybierze, więc jest to zupełnie otwarta formuła. Mhm. Rozumiem, że można też spokojnie przyjść z dziećmi i że to nie będzie tylko bieg, że będą jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje. Przede wszystkim wierzymy, że dzieci zabiorą odwrotnie, że dzieci zabiorą rodziców i w ten sposób, dlatego te trasy i większa i mniejsza. Natomiast do tego będzie punkt, w którym chcemy jakby zachęcić rodziców, a więc nie tylko, że bieg i nic więcej. No na pewno będzie punkt, w którym będziemy pokazywali, jak udzielać pierwszej pomocy, bo tego nigdy za dużo. Możemy spotykać się w naszym życiu wielokrotnie z takimi sytuacjami, które niejednokrotnie boimy się jakby, a wiemy, potrafimy, a potem boimy się jakby zastosować to. Na pewno będzie jak zawsze coś słodkiego, że możemy po tym, że chcemy najpierw spalić te kalorie, a potem jakby poczęstujemy się czymś słodkim. Podobała mi się akcja jednej z klas gimnazjalnych, które będą mieli swoje stoisko, w których będą robili różne makijaże twarzy i takie swoje stoisko, na którym jakby będą robili różne śmieszne, fajne rzeczy dla uczniów. Także wierzę, że ten krótki czas, ale spędzimy, nie ma znaczenia, czy ktoś przyjdzie o danej godzinie, czy będzie w połowie tu. Nie ma startu, nie ma mety, jest po prostu przyjście, przebiegnięcie dla siebie, dla zdrowia, a nie, że jest start i koniec, jest wyznaczona godzina startu, jest po prostu praktycznie każde przyjście będzie akceptacją do tego, że chcemy się trochę poruszać.
W takim razie zapraszamy 21 kwietnia o godzinie 10 do szkoły podstawowej nr 12, gdzie można będzie spędzić czas dbając o swoje zdrowie, a cały zysk zostanie przeznaczony na rehabilitację Małgorzaty Malinowskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i dziękuję wszystkim za zrozumienie i to, że poświęcicie Państwo czas i będziecie z nami w tym dniu. Bardzo dziękuję.